Panu Jezusu Chrystusie. Witam Państwa. W sobotę mszą świętą zainaugurowaliśmy tegoroczne 38 Dni Kultury Chrześcijańskiej. Mszę świętą sprawił ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, który obejmuje Dni Kultury Chrześcijańskiej patronatem honorowym. W dniu dzisiejszym inaugurujemy program merytoryczny. Zawdzięczamy nasze spotkania i firmom i instytucjom, które dofinansowały nasze przedsięwzięcia. W tym miejscu chcę podziękować Urzędowi Miasta Białystok, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego, firmie PPS z Łomży, firmie Samasz Białystok, Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku oraz Zakładowi Badawczo-Rozwojowemu Przemysłu Oponiarskiego Stomil aż z Poznania. Niektórzy z tych sponsorów to są nasi wieloletni już przyjaciele, niektórzy są nowi. Dziękujemy również Solidarności Białystok i Urzędowi Wojewódzkiemu, którzy również wspomogli nas finansowo i rzeczowo. Patronat honorowy nad naszymi dniami objęła Telewizja Białystok i Radio Białystok, również Archidiecezja w Białymstoku, Pismo Drogi Miłosierdzia i Radio I. Dziękujemy im wszystkim za to, że możemy się spotykać. Tegoroczne dni mają za hasło Epidemia Nadziei. Ten temat zrodził się z nauczania papieskiego w okresie wielkanocnym. W tym trudnym okresie, kiedy jesteśmy wszyscy przybici epidemią, chcemy mówić o chrześcijańskiej nadziei, o tym, co możemy z tego trudnego czasu wynieść dla naszej przyszłości, dla naszego kształtowania się. W dniu dzisiejszym wystąpi przed nami pan dr Piotr Guzowski, a spotkanie poprowadzi profesor Henryk Trzęsicki. Zapraszamy. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Bardzo miło mi przywitać w naszym gronie doktora Piotra Guzowskiego z Uniwersytetu w Białymstoku. Jest również współpracownikiem Polskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii gospodarczej, historii środowiska i demografii historycznej. Wśród szczegółowych zagadnień są zagadnienia epidemii, jest więc to nasz gość, nie jest tutaj przypadkowy. Warto wskazać na wielkie osiągnięcia doktora Piotra Guzowskiego. To jest grant uzyskany z Narodowego Funduszu Rozwoju Humanistyki. Ma na swoim koncie dwie znaczące, interesujące publikacje książkowe Chłopi i pieniądze na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych oraz Rodzina szlachecka w Polsce przedrozbiorowej. A takim znaczącym już w skali światowej osiągnięciem jest publikacja tekstu dotyczącego kwestii spotkania się historii z naukami paleoprzyrodniczymi. Tekst jest po angielsku, w Ameryce opublikowany, więc tutaj nie będziemy tego tematu szerzej rozwijać. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie poświęcone właśnie wielkiej epidemii jako momentom zwrotnym w historii chyba koresponduje mocno z tekstem opublikowanym w Kulturze Liberalnej pod tytułem Ekonomia moru. Historyczne doświadczenia epidemii. Myślę, że resztę dopowie dr Piotr Guzowski. Proszę o zabranie głosu. Tak, szanowni Państwo, jestem szczęśliwy, że mogę tutaj wśród Państwa wystąpić i podzielić się z jednej strony doświadczeniami jako badacza rzeczywiście epidemii w przeszłości, no i z drugiej strony osoby jakby zainteresowanej
także studiowaniem prac innych badaczy, szczególnie też innych nauk, nauk przyrodniczych, które mają coraz więcej do powiedzenia w kwestii także epidemii, które miały miejsce kiedyś w historii. Plan mojego wystąpienia będzie wyglądał mniej więcej w ten sposób, że najpierw, proszę Państwa, będę próbował Państwu wytłumaczyć, co i dlaczego historyk w ogóle zabiera głos na temat epidemii i w jak różny sposób historycy mogą patrzeć na epidemie, które miały miejsce w przeszłości. Na pewno parę słów powiem też o takich dużych pandemiach, które miały miejsce w historii, które są dobrze opisane albo są znane lepiej. Jeden z takich wybitnych historyków nazwał je spektaklami masowej śmierci i to też jest istotne w kontekście tego, co nas spotyka dzisiaj. No i w końcu spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście epidemie były jakimiś takimi punktami zwrotnymi, momentami przełomowymi w historii. To, co będę mówił, to jest trochę wynik lektur, trochę doświadczenia własnego badawczego. Wydaje mi się też, że w związku z takim popularno-naukowym charakterem wykładu pewne rzeczy będą uogólnione może z punktu widzenia naukowego zbyt mocno, ale albo chciałbym, żeby nie zanudzić słuchaczy. Co historyk ma, proszę Państwa, do epidemii? Otóż to historyk opisał, czy w swoim dziele o wojnach Tukidydes, jeden z ojców historiografii starożytny, zawarł pierwszy opis epidemii. Otóż ten jeden z pierwszych takich rzeczywiście historyków, których my stawiamy sobie za wzór jako prekursorów historii jako nauki, opisując zmagania wojenne między Atenami a Spartą w V wieku przed naszą erą, opisał także wielką epidemię, która dotknęła Ateny. Przyjmujemy, że miało to miejsce około 430 roku przed naszą erą. I Tukidydes na kilku stronach, byśmy powiedzieli tak, we współczesnym wydaniu, to jest kilka stron, zawarł bardzo wstrząsający opis, który wpłynął na to, jak historycy w kolejnych epokach opisywali epidemię. Tukidydes był pierwszy, ale w związku z tym, że był bardzo znany, to w zasadzie wszyscy kolejni historycy, którzy byli wykształceni i znali też jego tekst, w jaki sposób odnosili się do tego, jak Tukidydes pisał o epidemii. I w różnych momentach tego opisu są bardzo ciekawe jego refleksje, nie tylko dotyczące samej choroby, tego jak ludzie ją przeżywali, ale także na temat roli historyka. Tukidydes pisał tak: o chorobie tej niechaj mówi każdy, czy to lekarz, czy laik, według swego uznania. Niech mówi o jej prawdopodobnym pochodzeniu i podaje przyczyny, jakie jego zdaniem zdolne są wywołać tak straszne zmiany. Ja ograniczył się do opisu jej przebiegu i podam oznaki, po których można będzie tę chorobę rozpoznać, jeśli by się jeszcze kiedyś pojawiła. Sam bowiem chorowałem na nią i widziałem innych, którzy na nią zapadli. Tukidydes uznał, że to było bardzo ważne wydarzenie, tak ważne, że należy je opisać, ale też uznał siebie za osobę odpowiednią do opisania tej choroby, mimo tego, że nie był lekarzem. On uznał, że był świadkiem. On to widział, on to przeżył i jest odpowiednią osobą do opisania tej choroby. I wszyscy podkreślają, że ten jego opis jest bardzo taki naukowy. On używa słownictwa takiego typowego dla medycyny starożytnej, takiej z okresu klasycznego. I mimo tego, że jest wstrząśnięty tym, co opisuje, to stara się to robić bardzo realistycznie. I tutaj dochodzimy do takiego momentu, że historyka nachodzi refleksja, jak historyk powinien czy może opisywać epidemie w przeszłości, które były właśnie spektaklami masowej śmierci.
I jak popatrzymy na różne sytuacje, na różne sposoby opisywania przez historię, a sam Tukidydes opowiedział, napisał, w ogóle zaraza ta przewyższała wszystko, co da się opisać. On uważał, że ta zaraza, która dotknęła Ateńczyków i mieszkańców Attyki, którzy schronili się w Pireusie i w Atenach, że ona była tak wstrząsająca, że on nie miał doświadczenia opisywania takiego wydarzenia. I to dotyczy nas też historyków. Zastanawiamy się, jak my możemy opisać, żeby oddać to, co się dzieje, przeżycia ludzi. No i z jednej strony, czy można powiedzieć, że mamy dwa sposoby opisywania epidemii. Z jednej strony jest to doświadczenie jednostkowe, tragedii, dramatu, przeżywania ze strony jednostki, osoby, człowieka, który przeżywa albo i nie swoją chorobę, bliskich. I tutaj w grę wchodzi takie pisanie z punktu widzenia historii emocji, bo jest taki nurt w historii, mikrohistorii, a więc takiej historii osób przeżywających trudne sytuacje, ale nie pochodzących z wyższych warstw społecznych, bo tu trzeba pamiętać, że im dawniejsze czasy są opisywane albo są relacje z dawniejszych czasów, to zwykle one pochodzą z pióra elity, przedstawicieli elity. Mikrohistoria daje ten punkt widzenia nizin społecznych. Często opisuje się to z punktu widzenia historii kultury, no i historii społecznej, która jakby próbuje opisać wpływ epidemii na struktury społeczne, na przemiany w społeczeństwie. No i drugi sposób opisywania, który z mojego zawodowego punktu widzenia jest mi bliższy, nie znaczy, że jest to lepszy sposób opisywania, to jest inny sposób opisywania, no to jest opisywanie epidemii jako zjawiska masowego, które zdarzało się bardzo często w przeszłości, było cykliczne i niestety nie traktowane wyjątkowo. To znaczy, no, dla nas epidemia jest takim przedmiotem badań, no, takim jak to się zajmuje tym demografia historyczna czy historia gospodarcza, jako zjawisko, które się zdarza, które wpływa na podstawowe parametry społeczne i gospodarcze, czyli na liczbę ludności, na to, jak gospodarka wygląda. Jak to wpływa na społeczeństwo. W związku z tym ja na potrzeby naszego tego dzisiejszego spotkania będę próbował połączyć w jakiś sposób te dwa sposoby badania, opisywania przez historyków epidemii w przeszłości. Natomiast z punktu widzenia mojego badawczego no jest mi ten opis demograficzny czy gospodarczy znacznie bliższy. Inna rzecz, że oczywiście przy opisie demograficznym czy gospodarczym podstawową metodą używaną jest metody, są używane metody statystyczne i stąd chociaż zdajemy sobie sprawę, że śmierć czy choroba jednego człowieka jest jakby tragedią, to z punktu widzenia naszych badań statystycznych to troszeczkę inaczej na to patrzymy, na takie doświadczenie jednostkowe. Od tego znaczy, chciałem to powiedzieć na tytułem wstępu, żebyście Państwo wiedzieli, że są różne perspektywy badawcze, jak historycy mogą patrzeć na epidemie, które miały miejsce w przeszłości. Druga rzecz niezwykle ważna, którą chciałem też na wstępie powiedzieć, to, że proszę Państwa, epidemia nigdy nie występuje sama. My często odwołujemy się do czterech jeźdźców apokalipsy. Epidemia była elementem, który wynikał z wojny, towarzyszył wojnom i w wojnie też towarzyszył głód, towarzyszył ogień, stąd tak jak w modlitwie macie Państwo od głodu, ognia, wojny czy powietrza, tak, zachowaj nas Panie, to taka była prawda. To znaczy te wszystkie elementy występowały razem i one razem były czymś destrukcyjnym dla społeczeństwa. Czasami społeczeństwo nie było w stanie po tych wszystkich, jak wszyscy jeźdźcy apokalipsy przyjechali, to nie było w stanie po tym się podnieść. Natomiast z takiego już bardzo surowego opisu demograficznego my staramy się pisać o epidemiach w kontekście kryzysów demograficznych, które miały miejsce w przeszłości.
I do tego chciałbym też nawiązać troszeczkę, mówiąc o współczesnej epidemii, która nas dotyka. No w każdym razie ten wykres, który Państwo tutaj widzicie, to jest taki tradycyjny wykres Jacques'a de Pakiera, wybitnego francuskiego demografa historycznego, który opisywał epidemię w okresie preindustrialnym. On wskazał podstawowe i drugorzędne skutki epidemii i w badaniach wszystkie je można zobaczyć. Oczywiście takie modele są też bardziej skomplikowane, biorące pod uwagę więcej elementów, no ale generalnie da się takie zjawisko kryzysu opisać też właśnie za pomocą modelu. I jednym z problemów, które dotyka, czy z którym musieli się zmierzyć demografowie, to było pytanie, na ile epidemia oznaczała kryzys demograficzny, na ile w przyszłości można było, proszę Państwa, powiedzieć, że okej, mamy informacje w źródłach, że gdzieś dociera jakaś choroba, ta choroba zabija ludzi, natomiast w którym momencie ta epidemia jest tak groźna, że możemy mówić o kryzysie demograficznym. No a z drugiej strony też cały czas musimy mieć na uwadze pewien specyficzne podejście do liczb ludzi w przyszłości. Ludzie jak chcieli powiedzieć, że czegoś było dużo, to nie mówili, że dużo, ale podawali bardzo duże liczby, prawda? Jak mówili, że miliony umarły, to nie znaczyło, że miliony umarły, tylko że umarło bardzo dużo ludzi. I taka tendencja do zaokrąglania, do wyolbrzymiania jest bardzo widoczna w źródłach narracyjnych. Ona nam przeszkadza z punktu widzenia takiego statystycznego. No ona nic nie mówi, prawda? Może być pewną wskazówką, że tutaj, słuchajcie, mieliśmy do czynienia z jakimś kryzysem demograficznym, ale on nie jesteśmy w stanie ocenić skali tego kryzysu. I historycy w jakiś sposób próbowali te kryzysy zdefiniować. Guibert, taki też francuski demograf, stwierdził, że początek kryzysu ma miejsce, gdy liczba zgonów podwoi się w roku uznanym za kryzysowy w stosunku do roku poprzedniego. Czyli jak nam liczba zgonów rośnie dwukrotnie, to znaczy, że mamy kryzys, do czynienia z kryzysem. Czasami, proszę Państwa, bardziej się to niuansuje, prawda, tak jak w definicji profesora Cezarego Kukli, że kiedy krzywa zgonów gwałtownie wędruje ku górze, no i ta krzywa się utrzymuje przez kilka miesięcy. Więc obojętnie, jakbyśmy nie zdefiniowali tego kryzysu, to on się wiąże z nagłym i stosunkowo trwałym wzrostem strumienia zgonów, który się w populacji pojawia. I z tego punktu widzenia, historyków zajmujących się epidemiami w okresie preindustrialnym, mówienie o epidemii dzisiaj jest troszeczkę, zapala taką lampkę ostrzegawczą, no bo wszyscy mamy na myśli pandemię, mówimy o epidemii światowej, prawda, no ale jak weźmiemy na strumień zgonów, to jest strumień zgonów w poszczególne tygodnie w 19 i 20 roku, no to się okazuje, że tendencja jest ta sama, strumień zgonów nie rośnie, zmienia się nieco struktura zgonów, co nie znaczy, że epidemii nie ma i że nie jest ona groźna. Jest ona groźna, ale z punktu widzenia historycznego, przez historyków, nas, stosujących metodologię demografii historycznej, mówiąc szczerze, ona byłaby w ogóle niezauważona. Gdybyśmy my przyjęli takie dane, jakie mamy dzisiaj i popatrzyli na to tak historycznie, tak jak patrzymy na epidemie, które miały miejsce w historii, no to by się okazało, że to nic wielkiego. My byśmy w ogóle tego nie wytropili wśród danych statystycznych. Żeby Państwu uświadomić, czym się różni ta epidemia dzisiejsza od tego, co zdarzało się w przeszłości, pokażę ten sam strumień zgonów na podstawie danych dotyczących Gdańska w okresie wczesno-nowożytnym. Też będą kropeczki, też będzie trend zgonu i będą takie wielkie koła, kiedy się pojawiła epidemia. I to są momenty, które pokazują nagły wzrost zgonów nie o 3%, o 2%, tylko 500%. Kiedy przychodziła epidemia w 1620 roku, w 1708, to w mieście umierało 15 razy więcej ludzi niż zwykle. I z punktu widzenia takiej historii preindustrialnej to był kryzys
demograficzny. I to była pandemia, która wstrząsała tamtym społeczeństwem, która była decydująca dla zmian gospodarczych, dla zmian społecznych, dla zmian w mentalności. Historycy nawet ukuli pewną taką klasyfikację kryzysów od małych do superkryzysów i do kryzysów, kryzysów demograficznych. Z takiego punktu widzenia my dzisiaj oczywiście obserwujemy z wielkim napięciem, z niepokojem to, co nas dotyka, ale to doświadczenie nie jest niczym wyjątkowym. Znaczy ono nam się wydaje wyjątkowe, ale z punktu widzenia badacza historii to jest taki kryzys, który zdarzał się w dawnych społeczeństwach często. Każde pokolenie miało do czynienia z kryzysem epidemii i to był kryzys znacznie większy niż ten, który nas dotyka. Jakbyśmy popatrzyli na te spektakle masowej śmierci, ich jest bardzo dużo. Jedne są lepiej opisane, inne gorzej. Bardzo dużo nam pomagają w tej chwili nauki przyrodnicze, także rozwój medycyny, rozwój genetyki. Jeżeli mamy do czynienia z chorobami, które mają, czy przyczyną chorób są bakterie, to dzięki badaniom DNA jesteśmy w stanie coraz więcej powiedzieć o kontekście takim medycznym pojawienia się choroby i rozprzestrzeniania się tej choroby. Nie zawsze to jest oczywiście możliwe, ale bez względu na to, czy przyczyną była bakterie, czy tak jak w przypadku dżumy, czy cholery, czy jak wirusy, jak w przypadku grypy albo ospy, to jakby historycy bardzo dużo korzystają ze współpracy z innymi naukami. Takie interdyscyplinarne podejście jest potrzebne do tego, żeby rozpoznać, z jaką chorobą mieliśmy też do czynienia. Ale nawet jak nie wiemy, z jaką chorobą mieliśmy do czynienia, to czasami właśnie przyrodnicy, archeolodzy nam pomagają określić skalę nieszczęść, które spotkały ludność. I ja chciałem dzisiaj powiedzieć parę słów o generalnie epidemiach w przeszłości, ale w kontekście takich właśnie szczególnych przypadków, może lepiej znanych, może lepiej opisanych, albo może rzeczywiście takich, które można potraktować jako w jakimś sensie punkty zwrotne, momenty przełomowe. Zacząłem od Tukidydesa i zarazy w Atenach i wspomniałem, że Tukidydes stworzył taki klasyczny opis epidemii i ten opis dotyka wielu bardzo, bardzo wielu spraw, dotyka wielu zagadnień i zaważył na tym, jak inni pisali o epidemiach. Kiedy Tukidydes opisywał, zwrócił uwagę między innymi na taką rzecz, jak przeżywanie indywidualne dramatu. Pisał, że najgorszą zaś rzeczą w tym nieszczęściu była depresja psychiczna, występująca u każdego, kto poczuł się chory. Tracił bowiem nadzieję i poddawał się chorobie pozbawionej odporności. W Atenach, proszę Państwa, zgromadzili się Ateny połączone z Pireusem, wielkimi murami, zgromadziły ludność całej Attyki, z całego regionu, która schroniła się przed armią spartańską. I epidemia wybuchła w mieście bardzo przeludnionym, gdzie bardzo dużo ludzi mieszkało na ulicach, spało na ulicach w bardzo złych warunkach. Jakby sytuacja sprzyjała rozwojowi epidemii. No i on obserwował, Tukidydes obserwował dramat właśnie tych biedniejszych ludzi, którzy nie mieli jak się schronić, nie mieli służby, nie mieli jakby takich warunków do tego, żeby nawet godnie umrzeć. Pisał też przerażony, że kiedy zaś zło szalało z ogromną siłą, a nikt nie wiedział, co będzie dalej, zaczęto lekceważyć na równi prawa boskie i ludzkie. Nikt nie miał ochoty trudzić się dla cnoty. Uważał bowiem, że nie wiadomo, czy nie umrze, nim ją osiągnie. Uchodziło za piękne i pożyteczne to, co było przyjemne i służyło rozkoszy, ani obawa przed bogami, ani żadne prawa ludzkie nie krępowały nikogo. I te elementy, jak depresja psychiczna, ten brak skrępowania, pewne rozluźnienie obyczajów, nieprzestrzeganie norm społecznych, pojawiają się przy wszystkich opisach epidemii w historii. Zaczął
o tym pisać Tukidydes, ale też możemy przyjąć, że takie sytuacje miały miejsce we wszystkich społeczeństwach, które miały do czynienia z epidemiami i z tak masowym zagrożeniem, masową śmiercią. To, co też dotykało tych ludzi, to brak świadomości, skąd przychodzi zaraza. Pamiętajcie Państwo, że oni nie znają drobnoustrojów, nie wiedzą, co jest przyczyną zarazy, dlatego mówią od powietrza, bo im się wydaje, że to wraz z powietrzem przychodzi bardzo słusznie skądinąd. Natomiast generalnie nie znają jakby przyczyn pojawiania się choroby i poniekąd ich postępowanie wobec choroby i walka z chorobą jest efektem doświadczenia zbieranego przez obserwacje umierających ludzi, doświadczających choroby. Jeden z takich kontynuatorów, wielkich historyków późnego już antyku, czy początków średniowiecza, Prokopiusz Cezarei opisał tak zwaną pierwszą pandemię dżumy, która miała miejsce w VI wieku naszej ery. I on, jego opis jest o tyle charakterystyczny, że on pierwszy raz opisuje epidemię jako coś o zasięgu światowym. Tak? Jest to, stąd my mówimy o pandemii wtedy, mówimy o 12 falach tej pandemii, ona się zaczęła około 540 roku, natomiast trwały bardzo długo. I to, co też w opisie Prokopiusza jest takie wstrząsające, to to, że on widzi epidemię wszechogarniającą. Pisze, że zaraza zaczęła się od Egipcjan, następnie podzieliła się i przemieściła w jednym kierunku w stronę Aleksandrii i reszty Egiptu i w drugim kierunku przybyła do Palestyny na granicy z Egiptem i stąd rozprzestrzeniła się po całym świecie, aby żaden bojący się zakątek ziemi nie mógł jej umknąć. Nie pozostawiła żadnej wyspy, żadnej jaskini czy wzgórza, w którym mieszkaliby ludzie i nawet jeśli by przeszła przez jakiś kraj, nie atakując ludzi na różne sposoby, w późniejszym czasie wracała. I ta choroba zawsze brała swój początek na wybrzeżu i stąd atakowała wnętrze lądu. Rozwój gospodarki, rozwój kontaktów handlowych, szlaków komunikacyjnych był niezwykle istotny dla rozwoju tamtych społeczeństw, cywilizacji, gospodarki, ale on także sprzyjał rozprzestrzenianiu się epidemii. I Rzymianie wybudowali znakomite drogi, które przetrwały czasami do dzisiaj i te drogi służyły i przemarszom armii i wędrówkom kupców, ale pozwalały też na przenoszenie epidemii. I już dla mniej więcej VI wieku, kiedy pisze na wschodzie Prokopiusz Cezarei i są historycy zachodniej Europy, którzy opisują tę epidemię, zaczynają opisywać coś, epidemię jako coś dotykającego cały świat. To nie jest historia, prawda, Aten samych, czy Grecji, czy tak jak pisali niektórzy historycy, tacy późnorzymscy, już zaraza Antoninów, czy plaga Cypriana gdzieś tam nieco wcześniej, ale oni to próbują opisać jako coś, co obejmuje cały region basenu Morza Śródziemnego, ale przychodzi z Egiptu, czy gdzieś z Afryki, czy przychodzi z Indii. Taką w sumie najstraszniejszą epidemią, która wydaje się, że jest najbardziej szczegółowo opisana i też znana z relacji źródeł i historiograficznych, takich właśnie opisowych, pokazujących doświadczenie indywidualne, ale też ze źródeł już masowych, przepraszam, jest epidemia czarnej śmierci, która miała miejsce w połowie XIV wieku. To była epidemia dżumy, tak samo zresztą jak ta pandemia zwana plagą Justyniana. Jakby mamy do czynienia z trzema takimi pandemiami. Pierwsza to jest właśnie ta plaga Justyniana, która zaczęła się w latach 40. VI wieku. Druga wielka pandemia światowa dżumy to jest połowa XIV wieku. Trzecia to jest końcówka wieku XIX. Wtedy została odkryta bakteria Yersinia pestis. Została opisana cała procedura, czy sposób rozprzestrzeniania się epidemii. No ale jakby historyk, który się zajmuje też tym zagadnieniem, właśnie tak jak wspomniałem, korzysta ze współpracy z innymi specjalistami, czyli musi poznać literaturę medyczną dotyczącą i samej bakterii,
i kontekstu środowiskowego, w którym się pojawiła epidemia, bo Yersinia pestis była bakterią, która zasadniczo rozwijała się w organizmach pcheł żyjących na gryzaniach, głównie na szczurach, ale także na wiewiórkach. I kiedy wymierały szczury, to te pchły atakowały człowieka. A potem odmiana płucna była już kropelkową drogą, się przenosiła z ludzi na ludzi. Żeby Państwu uświadomić, co znaczyło wtedy pandemia, jak dużą skalę ofiar spowodowała, to tutaj z takiej pracy Ole Benediktowa, wybitnego demografa, który pokusił się o wyliczenie orientacyjne szacunku strat ludności. I w połowie XIV wieku, proszę Państwa, od 50 do 60% ludności Europy zmarło. W latach 1347-52 w większości krajów Europy połowa ludzi umarło. To była skala pandemii, jaka dotknęła wtedy Europę. No wiemy już dzisiaj, że epidemia przyszła z pogranicza Europy i Azji, że najpierw ona dotarła na Krym, potem dotarła do Konstantynopola, potem wzdłuż czy do portów Morza Śródziemnego i rozeszło się po Europie. Ludzie nie potrafili jej nazwać, stąd nazywano ją, jak używano takich terminów jak Wielka Śmierć, Morowa Zaraza, Powszechna Plaga, Plaga Ludzkiego Rodzaju, tak? Plaga Ludzkiego Rodzaju, to Arabowie używali takiej nazwy. Mówili, że to jest rok zagłady, kiedy się pojawiała ta epidemia. No i ona w mniejszym lub większym stopniu w ciągu kilku lat rozeszła się po całej Europie i to jest najlepiej opisane w źródłach. Małym pocieszeniem jest to, że prawdopodobnie ta pierwsza fala do Polski nie dotarła. Wydaje się też, że były miejsca w Europie, gdzie skala strat była znacznie mniejsza albo w ogóle ich nie było, natomiast nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, dlaczego tak się stało, dlaczego niektóre regiony dotknęła śmiertelność na poziomie 50-60%, a w niektórych tej epidemii nie było. No ale to był, proszę Państwa, taki moment zwrotny, kiedy dżuma na wielką skalę zawitała do Europy i już jej nie opuściła przez następnych 400 lat. Epidemie dżumy powracały. W średniowieczu co jakieś 10-11 lat. Czasami w przypadku dżumy dyminicznej mieliśmy do czynienia z pewnym uodpornieniem społeczeństwa, to znaczy ci, którzy przeżyli, byli już odporni na kolejne nawroty dżumy, ale w związku z tym choroba uderzała w dzieci, które się urodziły po pierwszej fali dżumy na przykład, tak, i one nie miały tej odporności. Więc skala strat przy kolejnych falach była odpowiednio mniejsza, natomiast nie były to mniej tragiczne wydarzenia. Jeszcze jedna taka epidemia, która odegrała szczególną rolę i jest dosyć dobrze opisywana w historii, w jakiś tam sposób konsekwencje i macie Państwo do dzisiaj, to jest epidemia ospy prawdziwej, która w 1518 roku z Europy dotarła do Ameryki i w zasadzie pustoszyła Amerykę, dotykała głównie ludność rdzenną amerykańską aż do końca XVIII wieku. Czasami była używana przez kolonistów jako broń biologiczna. Ospa prawdziwa była znana w Europie i Europejczycy stosunkowo dobrze znosili ospę. Natomiast zupełnie nie radziły sobie z tym organizmy w Ameryce Południowej Indian i w Ameryce Środkowej. I niektórzy badacze przyjmują, że to skala epidemii była porównywalna z dżumą w połowie XIV wieku, skala strat. I jakby miała duże konsekwencje w strukturze społecznej ludności. Do dzisiaj bardzo mocno widoczna. Jeszcze jedna może taka istotna z punktu widzenia takiego cywilizacyjnego zmian, które zaszły w epoce industrialnej, epidemia, to jest pandemia cholery, która w siedmiu falach
czy mamy do czynienia z 7 pandemiami cholery albo no, z takim wiekiem cholery wręcz, XIX wiekiem, który, kiedy cholera dotykała świat i to była rzeczywiście pandemia, bo cholera pojawiała się na wszystkich kontynentach od pierwszej fali już. No i w zasadzie no, do XX wieku cholera występuje w różnych miejscach świata i nie poradziliśmy sobie. Zresztą z dżumą też nie poradziliśmy, bo są takie miejsca w Europie, nie w Europie to nie, ale w Ameryce Północnej, czy w Afryce, czy w Azji, gdzie cały czas ogniska dżumy funkcjonują, tak samo jak ogniska cholery, z którą nie można sobie poradzić. My dzisiaj na ziemiach polskich bardzo często mamy do czynienia z pozostałościami po cmentarzach cholerycznych, które były zakładane dla ofiar epidemii. Dżuma była, czy takich pozostałości cmentarzy dżumy jest mniej, dlatego że jakby ostatnie fale dżumy Europejczyków dotknęły w XVIII wieku, więc stosunkowo dawno. Natomiast cholera była no, taką epidemią industrializującej się Europy i industrializującego się świata. I teraz, dlaczego, proszę Państwa, epidemie oznaczały pewien przełom czy momenty zwrotne? Kiedy popatrzymy na Atenę Tukidydesa, to za każdym razem, tak jak przy każdej epidemii, możemy mówić, że one oznaczały depopulację i osłabienie gospodarcze. W Atenach da się, proszę Państwa, szacunki pewne robić, że około 1/4 ludności z miasta czy Attyki całej umarło. Dla Aten to oznaczało w dłuższej perspektywie osłabienie gospodarcze, przegraną wojnę peloponeskiej. No i tak z punktu widzenia takiej większej historii, koniec dominacji Aten w Grecji. Ale to jest taka perspektywa, powiedzmy, regionalna. Dla Ateńczyków to było ważne wydarzenie i ono zmieniło pozycję klasycznych Aten, tych znakomitych Aten, pięknych, demokratycznych i wpłynęło na ich rolę w kraju. Czarna śmierć, proszę Państwa, no też dała olbrzymią depopulację, kryzys gospodarczy i w sensie takim mentalno-duchowym niektórzy historycy trochę złośliwie może mówią i nie do końca uczciwie, że rozbudziła w Europejczykach, szczególnie wśród chrześcijan, kulturę winy i poczucie strachu. To niepokój wywołany ciągłym zagrożeniem negatywnie wpłynął na różne elementy życia psychicznego. No, możemy też powiedzieć, że znakomicie wpłynął na rozwój sztuki, kultury, bo to oczywiście mamy tego skutki. No, ale podkreśla się tą kulturę winy i poczucie strachu jako taki bardzo ważny i trwały element, który funkcjonował aż w zasadzie do ustania epidemii dżumy w Europie. Ospa dla Ameryki Południowej oprócz depopulacji oznaczała upadek cywilizacji indiańskich. Upadek i państwa, i cywilizacji Azteków, i Inków. No i konkwistadorzy, a potem koloniści, którzy podbijali Amerykę Środkową, Południową, chcąc rozbudowywać swoje latyfundia, potrzebowali rąk do pracy i rozbudowali zakres funkcjonowania rynku niewolników. Więc depopulacja wywołana ospą sprawiła, że do Ameryki Południowej zaczęto ściągać czarnoskórych niewolników z Afryki na olbrzymią skalę. Tak? Zaczęto przywozić ich milionami. I w strukturze społecznej dzisiejszych takich krajów właśnie jak Brazylia to jest bardzo widoczne, prawda? Może mniej w Ameryce Północnej, ale gdyby nie doszło do takiej depopulacji, zapewne nie byłoby potrzeby rozbudowywania handlu niewolnikami, jaki nastąpił w XVI, w XVII, XVIII wieku. Ale proszę Państwa, te epidemie dla tych, którzy przeżyli, miały czasami dobre skutki, albo takie skutki, które stały się częścią naszej kultury, cywilizacji dzisiejszej, współczesnej. Jak
podkreślają historycy gospodarczy, zwłaszcza tych krajów, które weszły na ścieżkę rozwoju kapitalizmu właśnie po czarnej śmierci, nastąpił taki moment, proszę Państwa, który my byśmy dzisiaj nazwali rynkiem pracownika. To znaczy, kiedy zaczęto badać standard życia ludzi po czarnej śmierci, to nagle się okazało, że ci, którzy przeżyli, mieli się lepiej niż przed czarną śmiercią. W sytuacji dużej depopulacji, kiedy potrzebowano rąk do pracy, zaczęto ludziom płacić więcej, żeby móc ich zatrudnić. I zarówno w rolnictwie, jak i w takim protoprzemyśle, jak obserwujemy poziom wynagrodzeń już od końca XIV wieku w tych najlepiej rozwiniętych krajach, to obserwujemy coś takiego, że żeby utrzymać poziom taki jak przed epidemią, trzeba było mniej pracować. Albo pracując tyle jak przed epidemią, więcej zarabialiśmy i można było utrzymać większą rodzinę. To jest bardzo istotne w reżimie maltuzjańskim. Tam była bardzo dosyć taka prosta, proszę Państwa, prawidłowość, że im ludzie byli możniejsi, tym mieli więcej dzieci, bo można było mieć więcej dzieci, były większe szanse na spłodzenie potomstwa, wychowanie, wykarmienie tego potomstwa i że ono mogło dożyć do wieku dorosłego. Jeszcze jednym takim bardzo ciekawym elementem to, że epidemie przyspieszały pewne procesy społeczne i gospodarcze, które i tak zachodziły w społeczeństwie. To często się o nas dzisiaj mówi, że epidemia przyspiesza coś, co i tak się dzieje. No, z demograficznego punktu widzenia takim ciekawym elementem było pojawienie się albo w źródłach, być może wcześniej to się pojawiło, to zjawisko, które my nazywamy jako demografowie europejskim modelem małżeństwa, ale po czarnej śmierci możemy go bardziej uchwycić, czyli takiego sposobu, proszę Państwa, organizacja i życia domowego i gospodarstwa domowego, które istnieje do dzisiaj w Europie, ona wynikało, czy ona ma takie cechy demograficzne, bo europejski model małżeństwa tutaj to nie jest termin taki intuicyjnie tłumaczony, to jest termin stricte naukowy i on oznacza, że ludzie zawierali związki małżeńskie stosunkowo późno, czyli dla kobiet to były 23 lata lub później, dla mężczyzn 26 lub później. Nie tak, jak nam się wydaje, że nasi przodkowie to mieli po 18 lat. Nie, niekoniecznie. Te badania demograficzne pokazują, że w krajach bardziej rozwiniętych ten już od XIV wieku ten wiek był znacznie późniejszy niż nam się wydaje. Podkreślano, że w tych krajach też, gdzie najlepiej rozwijała się gospodarka, był stosunkowo mała różnica wieku między małżonkami, że był stosunkowo duży udział osób samotnych w społeczeństwie. Ten duży to różnie. Wśród mężczyzn to było 6-8%, wśród kobiet nieco więcej. To jest bardzo ważny element. My sobie z tego nie zdajemy sobie sprawy, ale w wielu kulturach, czy azjatyckich, czy afrykańskich, nie ma możliwości funkcjonowania poza małżeństwem. Znaczy, kobieta musi zawrzeć w swoim życiu, w cyklu życia. Nie ma takiego punktu jak niezawieranie związku małżeńskiego, a tak samo u mężczyzny. Natomiast w kulturze europejskiej pojawili się ludzie, którzy nie zawierali nigdy związków małżeńskich, nie wstępowali do stanu duchownego. Tak? Oni byli, po prostu to były osoby samotne, które nie zakładały rodziny. No i taki bardzo ważny element, który wręcz konstytuował rodzinę europejską przez setki lat, to jest pojawienie się służby domowej i kobiet jako służby domowej. Ludzie po prostu mieli swoich służących. I to ludzie we wszystkich grupach społecznych. Od tej elity, która miała bardzo dużo służby, po rodziny chłopskie. Cechą charakterystyczną u ludzi było to, że kiedy osiągali młodzi ludzie wiek tam 12, 13, 15 lat, szli na służbę. Nie mogli iść do szkoły, bo nie mieli do jakiej szkoły iść. Ale szli z domu na służbę do sąsiadów, do folwarku, do miasta i byli na tej służbie do momentu, kiedy zebrali odpowiednie środki, żeby założyć rodzinę. I czasami w momentach kryzysu to było później zakładali, czasami wcześniej.
Więc europejski model małżeństwa w jakiś sposób wiąże się z epidemiami, z kryzysami demograficznymi, które funkcjonowały. No i ostatnia rzecz to jest to, że proszę Państwa, dzięki temu, że ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę z przyczyn istnienia cholery w miastach, industrializujących się miastach, coraz większych, źle zorganizowanych, brudnych miastach XIX-wiecznej Europy i Ameryki, zdecydowano się przebudowywać po pierwsze sieć wodociągów, a po drugie w ogóle budować w nowoczesny sposób sieć kanalizacyjną, bo cholera to jest generalnie bakteria się bierze z brudnej wody. To są bakterie kałowe, które się dostają jakoś do ujęć wody i trafiają do ludności. No i dla wielu miast to był taki impuls, który sprawił, że zaczęło się unowocześniać. Że zaczął on to nawet w tych najlepszych domach budować prywatne łazienki, które podłączone były z sedesami, które podłączone były do miejskiej sieci kanalizacyjnej. To były olbrzymie przedsięwzięcia na olbrzymią skalę robione. To nie jest tak, że wcześniej nie było kanalizacji. Były, ale na masową skalę zaczęto to robić dopiero w XIX wieku. I czasami, proszę Państwa, ludzie nie byli gotowi na zmiany, które epidemie powodowały. Czasami nie zdawali sobie sprawy, że ochrona przed epidemią jest znana, ale nie jest rozpowszechniona. Albo przyzwyczajenia, pewne standardowe podejście do pewnych spraw sprawiało, że nie mieli odwagi zdecydować się na zastosowanie czy nowej terapii, czy nowego jakiegoś rozwiązania technicznego. I John Abbott, który pisał o tych spektaklach masowej śmierci, nawet takie zdanie zawarł, że społeczeństwo, które przedwcześnie otrzymuje do dyspozycji środki pozwalające na zapobieganie chorobom i ich leczenie, nie zawsze posiada odpowiednią wiedzę oraz zdolność przewidywania, albo brakuje mu jedynie gotowości psychicznej, by po nie sięgnąć. To jest w kontekście cholery, bo ludzie mieli lekarstwo na cholerę. Ono było znane, czyli wstrzykiwanie roztworu soli do żylna, to pomagało i leczyło cholerę, ale tego nie stosowano, bo się bano tego stosować. I ludzie od lat 30. to było znane, ale w zasadzie od lat 30. przez kilkadziesiąt lat w ogóle tego nie stosowano, czyli lekarstwo było znane, ale nie używane. No i czasami, proszę Państwa, ludzie po prostu bali się nieznanego, tak? Mimo tego, że kanalizacja w Warszawie zbudowana przez Starynkiewicza, takiego prezydenta Rosjanina, generała rosyjskiego, na wzór najnowocześniejszych miast europejskich. On sprowadził z Londynu inżynierów i zaprojektowali system kanalizacyjny w Warszawie, bardzo nowoczesny, który zatrzymał rozwój cholery w mieście. To dla ludzi to był też problem, tak? I w 1900 roku ukazała się taka broszura, która się nazywała Kanalizacja miasta Warszawy jako narzędzie judaizmu i szarlatanerii w celu zniszczenia rolnictwa polskiego oraz wytępienia ludności słowiańskiej nad Wisłą. Jakby... To było nieznane i ludzie się tego bali, więc lepiej tego nie robić. Tak? Przy czym 1900 rok to już jest moment bardzo późny i to jest kilkanaście lat funkcjonowania. No ale można, proszę Państwa, wyciągać z tego negatywne wnioski, tak, że te epidemie czasami doprowadzają do złych rzeczy. Ja zawsze też mówię i to wszyscy podkreślają, że epidemia była też takim momentem, kiedy rządy w poszczególnych krajach, miastach, regionach bardzo ograniczały prawa obywatelskie. To widzimy od epidemii w Atenach po dzisiejsze czasy, że z różnych powodów, znaczy epidemia jest dobrym pretekstem, żeby to zrobić. Czasami jest to niezbędne po to, żeby ochronić przed rozprzestrzeniają się epidemii. Czasami to jest tylko po prostu pretekst, żeby ograniczyć prawa, trudno mówić obywatelskie, ale prawa ludności po prostu. Ale też można z tego wyciągać pewne pozytywne wnioski. Taką lekcją podnoszącą na duchu jest fakt, że proszę Państwa, mimo tego, że przez większość czasów historycznych, o których mówiłem, ludzie nie znali koncepcji drobnoustrojów, oni nie wiedzieli, skąd się bierze choroba, nie znali antybiotyków,
to obserwując rozwój epidemii, nauczyli się walczyć z nią albo przynajmniej ograniczać jej skutki. To, że ludzie wymyślili izolację i kwarantannę, to był podstawowy sposób na zabezpieczenie przez rozprzestrzenianie. I ludzie dbali o tę izolację i kwarantannę. To jest bardzo trudne. Ja jestem po kwarantannie. Ciężko wysiedzieć naprawdę przez 10 dni w domu. Natomiast no to był jedyny sposób dla nich znany. Potrafili zorganizować już dla XVII-wiecznej Warszawy. Mamy taką piękną historię burmistrza morowego Łukasza Drewno, który no po prostu dbał o to, że ci, do których dociera do jakiegoś domu epidemia, ich drzwi były zabijane deskami, okiennice zabijane. Ci ludzie siedzieli w domu, dostarczano im prawda, żywność, no i czekano, czy oni przeżyją, czy nie przeżyją. Ten okres trwania epidemii. To było bardzo bezwzględne. Zresztą ten Łukasz Drewno był słynny z tego, że on strzelał do tych, którzy łamali kwarantannę po prostu, bo to oznaczało. Z drugiej strony też było w jakiś sposób budujące jest to, że ci ludzie, wiedząc jakie są skutki epidemii, potrafili funkcjonować gospodarczo. W Gdańsku w czasie największej epidemii odbywał się targ, jarmark dominikański. Nie przestano budować statków na początku XVIII wieku. Jakoś próbowano sobie z tym radzić. I ludzie po prostu wytworzyli pewne mechanizmy i postawy, które nawet przy bardzo ograniczonej wiedzy medycznej potrafiły zminimalizować skutki epidemii. I też trzeba brać pod uwagę, że ta epidemia to nie jest tylko problem medyczny, to jest problem bardzo całościowy zjawisk, które wiążą się z epidemią. Tak jak ci cztery jeźdźcy apokalipsy wiążą się z różnymi nieszczęściami, to tak przetrwanie społeczeństwa, przeżycie epidemii nie wynika tylko stąd, że nie wiem, władze dobrze zadziałały. Wynika z bardzo wielu elementów, że gospodarka dobrze zadziałała, że była dyscyplina społeczna, że lekarze się odpowiednio zachowywali, czy wreszcie ludzie byli odpowiedzialni. Czyli jest wiele przyczyn instytucjonalnych, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, które sprawiały, że udawało się przetrwać okres epidemii, a te epidemie cykliczne miały coraz mniej ofiar. Dziękuję bardzo. Zwalniamy pana. Mam nadzieję, że mamy czas na krótką dyskusję. Proszę bardzo, może pytania, czy jakieś uwagi, komentarze. Wykorzystajmy możliwość, że z entuzjazmem i znawstwem temat jest podejmowany. Mamy więc okazję też tutaj szerzej rzecz ująć. Proszę bardzo. Akurat, znaczy można na tę sprawę popatrzeć na dwa sposoby. Jedne jako naturalny, bardzo źródło pocieszenia, tak, dla ludzi, których epidemia dotknęła i to, że mamy w zasadzie w całej Europie piekul Świętego Rocha, prawda, mamy takie miejsca jak na przykład u nas w regionie Góra Grabarka, gdzie uciekali ludzie przed epidemią, no to jakby Kościół pełni wszystkie takie funkcje, do których no chyba jest najlepiej predestynowany i to w jakiś sposób na pewno niosło ludziom pocieszenie. Na pewno też, tak jak tutaj nawet Tukidydes pisał, ale to wszystko mamy też dla Europy średniowiecznej, były takie momenty, kiedy
zagrożenie śmiercią powodowało pojawienie się pewnych radykalnych ruchów religijnych. I dla Europy późnośredniowiecznej takim ruchem był ruch biczowników, jako ten ruch ludzi, którzy spodziewając się szybkiego przyjścia ponownego Chrystusa, oni jakby biczując siebie, wędrując po Europie, nawoływali ludzi do nawrócenia. Czasami to jakby takie formy, powiedziałbym, radykalnej religijności ludowej no, nie zawsze miały pozytywne skutki. Z punktu widzenia historyków, no duchowni są najlepiej opisanymi w źródle, prawda? I bardzo często to nasze badanie skutków epidemii, czy skali epidemii odbywa się właśnie na źródłach związanych z duchowieństwem. Kiedy okazuje się, że wakują w ciągu roku pewne urzędy kościelne, albo pojawiają się informacje o duchownych parafialnych, którzy no niestety nie mogą służyć. My nie mamy informacji o ich parafianach, ale mamy informacje o nich, że ich zaczyna brakować. To znaczy, że ten poziom epidemii jest na tyle duży i statystycznie uchwytny, tak? Że jeżeli przyjmujemy, że z jednej strony grupa duchowieństwa jest w pewnym sensie musi być grupą reprezentatywną dla całego społeczeństwa, może taki średni, że tak powiem, standard życia pewnych grup duchowieństwa parafialnego był nieco inny niż ich parafian, ale fakt, że oni byli na pierwszej linii frontu sprawiał, że byli też narażeni bardziej niż pozostałe czy inne grupy społeczne na zagrożenie epidemią, jest dla nas znakomitym wskaźnikiem. Także dla okresu przedstatystycznego no to dużo możemy powiedzieć o skali epidemii właśnie obserwując duchowieństwo. No oczywiście też jakby te wzorce służby ludziom w okresie epidemii, takie wzorce osobowe, nie tylko świętych, ale właśnie na co dzień kapłanów, no były niezwykle istotne. To ludzie zauważali bez względu na epokę. I dla tamtej ludności to było, czy dla ludzi w tamtych czasach to było no, coś nie do zastąpienia. Zwróćcie Państwo uwagę, że mówimy o czasach, kiedy nie mamy mediów masowych, że ludzie o tym, co się dzieje na świecie, dowiadują się właśnie z takiego miejsca, jakim była, nie wiem, msza niedzielna, tak? Gdzie się wszyscy spotykają, kiedy cała parafia przychodzi i wiadomości się rozchodzą. Dzięki temu, że duchowny poinformował, że ludzie z różnych miejsc parafii przybyli, podali informacje. Więc takich danych o roli Kościoła jest stosunkowo dużo. One są dosyć ładnie opisane też w kontekście takich przemian mentalnościowych. Nie mówię tutaj o jakiejś takiej mentalności kary, ale właśnie takiego przygotowania na dobrą śmierć. Mamy podręczniki dla spowiedników, które są też przygotowywane pod różnym kontekstem do różnych grup społecznych, więc to jest stosunkowo ciekawie opisywane w literaturze i odgrywa dużą rolę w badaniach po prostu. Powiem w ten sposób. Były takie sytuacje, kiedy zamykano całe parafie, kiedy robiono taki kordon sanitarny obejmujący parafię jako jednostkę, nie sam kościół, ale parafię jako jednostkę i wtedy duchowni bardzo trudną posługę pełnili jako tych, którzy dbają o porządek, żeby nikt nie uciekał z takiego kordonu, bo to było bardzo trudne zadanie, bo ci ludzie uciekali przed najgorszym, ale duchowni zdawali sobie sprawę, że ci uciekający mogą roznosić epidemię dalej. Zapewne kościoły też były zamykane w dużych miastach jako miejsce, gdzie się spotykano. Natomiast ja badając ten strumień zgonów poprzez informacje zawarte w księgach, zazwyczaj to się odbywa przez księgi pogrzebów czy księgi zmarłych, to nie ma czegoś takiego, że zawiesza się pogrzeby.
Nie, one się odbywają na bieżąco. Jeżeli są rzeczywiście bardzo trudne warunki, no to to się wiąże też ze spaleniem zwłok, ze spaleniem pozostałości po osobach zmarłych. I tutaj jakby regularność zapisów w księgach no potwierdza ciągłe funkcjonowanie. Inna rzecz, że akurat księgi metryki pogrzebów są stosunkowo późno wprowadzonymi metrykami. One na ziemiach polskich rozprzestrzeniają się dopiero w XVIII wieku, ale te epidemie późne, XVIII-wieczne, już są bardzo mocno widoczne w tego typu materiałach. Proszę bardzo. Kto z Państwa jeszcze ma pytanie? To może ja zadam, bo no mamy taką tendencję europocentryzmu. Patrzymy na dzieje z punktu widzenia Europy. Ja nie mam nic przeciwko temu, ale wiążę z dzisiejszą epidemią, która miała początki w Chinach. Pytanie jest, jak wyglądały te kwestie właśnie w krajach o znacznie gęstszym zaludnieniu, większym zaludnieniu, bo Chińczyków było zawsze więcej chyba, tak? To nie jest tylko, że dzisiaj jest ich tak wielu. No, tu było wspomniane o tym, że z Indii przyszła dżuma, tak? Czy cholera? W każdym razie tam też jest spora populacja. Jak to przebiegało tam? Jakie są informacje na ten temat? Dziękuję. Dziękuję bardzo. To europocentryczne spojrzenie najbardziej widoczne jest w tym, że nasze badania są nakierowane na Europę i my najlepiej mamy rozpoznane źródła europejskie. Natomiast te epidemie, o których mówiłem, one miały charakter światowy. No, problem czasami polega na tym, że my tak dobrze nie znamy źródeł z tych regionów, żeby to opisywać. Powiem w ten sposób, że dla Greków zawsze epidemia przychodziła z zewnątrz, bo Grecy byli za dobrzy, żeby to się w Grecji urodziło. To zawsze ktoś przynosił. I to jest też taka dosyć często przyjmowana, takie proste wytłumaczenie, że to obcy przynieśli nam. To nie jest wytłumaczenie zupełnie nieracjonalne, no bo przy chorobach zakaźnych, no to poruszanie, komunikacja jest podstawowym elementem wpływającym na rozwój epidemii. Natomiast dzisiaj w przypadku dżumy możemy rzeczywiście w miarę sprawnie powiedzieć, że to jest mniej więcej z terenów Kaukazu dotarła do nas epidemia w dżumie w połowie XIV wieku. I na terenach nad Wołgą. Tam były pierwsze ogniska i stamtąd to się rozprzestrzeniło i na wschód, i na zachód, i na południe. Bardzo często mamy informacje o Chinach albo Indiach jako źródle. Natomiast źródła tamtejsze nie są tak dobre statystycznie, żebyśmy mogli tak dokładnie opowiadać skalę strat. Europejczycy mieli lepszą buchalterię, lepiej rozwiniętą biurokrację i dzięki temu mamy bardziej dokładne dane. Nie są to dane jakby perfekcyjne, ale są. Natomiast ciekawe jest to, proszę Państwa, że w związku z tym, że wiele z tych chorób utrzymywało się i nadal było problemem w XIX i XX wieku w Indiach, czy w Chinach, czy generalnie w krajach azjatyckich, to historycy, obserwując przebieg rozprzestrzeniania się tych chorób w XIX i XX wieku, mogli studiować przez analogię i próbować sobie tłumaczyć, jak te choroby się rozwijały w Europie 500 lat wcześniej, gdzie społeczeństwa były mniej więcej na takim samym poziomie bezbronności wobec choroby. I dzisiaj to jest bardzo modne, żeby właśnie zacząć w końcu badać nie z europejskiego punktu widzenia. Natomiast to jest o wiele trudniejsze. Nie mamy tak dobrych źródeł, jak Europejczycy mają. Natomiast muszę powiedzieć, że ja napisałem taki tekst o czarnej śmierci, o pierwszej fali czarnej śmierci na ziemiach polskich.
i brałem udział też w takim webinarze, gdzie specjaliści zajmujący się czarną śmiercią z całego świata uczestniczyli. I już w tej konferencji Europa nie odgrywała żadnego znaczenia. Już teraz poziom zainteresowania Europą jest żaden. Wszyscy interesują się tym, jak to przebiegało w Afryce i w Azji na Bliskim Wschodzie, a nie w Europie. Także to się zmieni. O Afryce tym bardziej niewiele wiadomo, bo przecież tam chyba źródeł pisanych. Pisanych źródeł nie ma, ale właśnie to, że mamy dane DNA ze szkieletów, w zasadzie z kości, z zębów ofiar, które można zidentyfikować jako ofiary dżumy, sprawia, że możemy, proszę Państwa, dosyć dobrze datować i ewolucję bakterii rozpoznać. Także jeszcze dużo da się zbadać w tej dziedzinie i w Afryce. No to życzę kolejnego stypendium, żeby było za co prowadzić badania. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytanie? Nie ma. Proszę Państwa, dziękując bardzo serdecznie za wystąpienie. Jednocześnie chciałbym Państwa wszystkich zaprosić na spotkanie, które odbędzie się w piątek 16 października, też o godzinie 18, z tym tylko, że przy ulicy Kościelnej, a więc w centrum wystawienniczo-konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej, będzie to spotkanie z redaktorem Bronisławem Wildsteinem. Też o wirusie, ale ideologicznym. Ideologia jako wirus. Taki jest tytuł spotkania, które będziemy mieli z Wildsteinem. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za udział. Dziękuję bardzo wszystkim. Dziękuję.